Drodzy Państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. Mówi Tomasz Smokowski, a ten mecz skomentuje wraz ze mną Jacek Laskowski. Dzisiaj przed nami spotkanie grupowe rozgrywek CONMEBOL Libertadores. Czuć atmosferę pełnego napięcia oczekiwania. Przed nami już za chwilę naprawdę bardzo ciekawy mecz. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Zazwyczaj grają wysokim pressingiem i pewnie nie inaczej będzie dzisiaj. Na pewno lubią szybko odzyskiwać piłkę po stracie. Pytanie tylko, czy w drugiej połowie nie zaczną zostawiać drużynie przeciwnej więcej miejsca, bo przecież zmęczenie musi się zacząć prędzej czy później dawać we znaki. Przed nami jedenastka drużyny gości. Zanosi się na to, że podobnie jak rywale wyjdą na boisko w klasycznym 1-4-4-2. Co z tego, Jacku, wyniknie? Spodziewam się klinczu, mówiąc szczerze. Chyba że ktoś tu dzisiaj będzie miał dzień konia. Dużo będzie zależało od postawy środkowych pomocników. Drużyna, która wygra rywalizację w tej strefie, powinna tu dominować. Piłka w grze. Próba odbioru i przerwany atak. Wyjaśnia sytuację w polu karnym, a było naprawdę groźnie. Wychodzi na pozycję. Świetne wejście, byłoby naprawdę groźnie. Rossi. Ciekawie rozwija się ten atak. Trochę schematu, trochę spontanicznej kreatywności. Ale atak spalił na panewce. Uwaga, jest faul, proszę Państwa. Będzie stały fragment gry w newralgicznym miejscu. Bramkarz musiałby mieć naprawdę zły dzień, by przepuścić ten strzał. Broni bez większych problemów. Nieskuteczna próba utrzymania piłki. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Czy wykorzystają okazję? No, powinien teraz być na siebie wściekły. Przecież tu powinien być otwierający gol. Tak, to była doskonała okazja. Nie mam pojęcia, jak to zmarnował. Odważna i, co najważniejsze, skuteczna gra w obronie. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Ma teraz na skrzydle otwartą autostradę. Musi poszukać miejsce na strzał. I mamy skuteczny odbiór. Świetne zachowanie. Gargano.
Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Jest strzał. Tak jest! W końcu mamy gola! Te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły. Bardzo mocny był ten strzał, może więc właśnie dlatego znalazł drogę do siatki. Zwłaszcza na tej powtórce widać, że nie było tu co zbierać. Znakomite uderzenie, brawo! Otworzył nam się wynik, jest 1-0. To musi być bramka! Bramka! Ale szybko wyprowadzony kolejny cios! Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dogranie, wprost na nogę. To była idealna okazja na finezyjny strzał. Brawo! Dwa do zera. Gramy dalej. Goście nie dają gospodarzom nacieszyć się piłką. Całkowita kontrola nad przebiegiem spotkania raczej nie wróży dobrze drużynie przeciwnej. Prowadzący spokojnie sobie rozgrywają piłkę, a cenne minuty mijają. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Popatrzmy, jak ten napastnik wygląda w ujęciu statystycznym. I niestety, tu też mamy potwierdzenie, jak bardzo zawodzi pod bramką rywala. Rywale mają dziś na niego sposób. W ogóle nie potrafi podłączyć się pod akcję w ataku, co po części pewnie tłumaczy, dlaczego jego drużyna przegrywa. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Twarde wejście, ale skuteczne. Gargano. Dośrodkowuje w pole karne. Obrońcy wyjaśniają sytuację po tej wrzutce. W każdym razie zagrożenie zażegnane. I teraz bramkarz na dużym luzie. Jest uderzenie, ale bramkarz pewnie broni. Pokazuje, że trzeba czegoś więcej, by go pokonać. Jak on to zrobił? Wybił nad poprzeczkę piłkę zmierzającą do siatki. Za chwilę zobaczymy nowe siły na murawie. Ciekawe, za kogo wejdzie. Głęboka ta centra z narożnika. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie z rożnego. Wznowią grę od rzutu rożnego. Rzuca w okolice 11 metra. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. I ta akcja zakończona niepowodzeniem. Po dośrodkowaniu piłkę ma drużyna przeciwna. I
i leci centra w szesnastkę. Co z nią zrobią? Doskonałe uderzenie głową. To było właściwie nie do obrony, a mimo to nie ma bramki. Ale teraz popis bramkarza nad ludzkim wysiłkiem ratuje swoją ekipę. Wrzuca piłkę przed bramkę. Dobrze wybija. Zmarnowany rzut rożny. Piękna byłaby to bramka, ale jednak nic z tego. Piłka minimalnie minęła słupek po złej stronie. Aż trochę szkoda, bo to był wolej pierwsza klasa. Oddają piłkę. Aquino. Coraz bliżej pole karne. Obrona musi mieć się na baczności. Piłka poza boiskiem. Out. Dobra centra w szesnastkę. Aj, byłem niemal pewny, że to wpadnie. Ale po tym strzale głową piłka przelatuje tuż obok słupka. Szkoda, bo to było naprawdę niezłe uderzenie. Ze stanowiska komentatorskiego wydawało się w pierwszej chwili, że mamy gola. Cóż, może następnym razem. Dziesięć minut do końca tego meczu. Ach, przyłożył teraz z dystansu. Niewiele brakowało. Tak, Tomku, bardzo dobre uderzenie. Miał sporo miejsca, spróbował szczęścia i prawie mu się udało. Teraz, dobrze, ma miejsce. Próbuje teraz uderzać na bramkę. Co tam się teraz wydarzyło? Wspaniałe wybicie poza bramkę. Z rożnego w okolice jedenastki. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Bez trudu teraz to broni. Końcowy gwizdek, drodzy Państwo. Dobry występ drużyny gości. Wywożą stąd cenne zwycięstwo. O dzisiejszym zwycięstwie drużyny na pewno przesądził gol dający drugą bramkę przewagi. Kibice mogli wtedy odetchnąć z ulgą, a na pewno zrobił to sztab szkoleniowy.